Cześć, witajcie, tutaj ja, Avi, dzisiaj dla was nagrywam Minecraft, tak? To jest pierwszy odcinek ze serii Minecraft. Okej, generalnie już miałem nagrywać Minecrafta, miałem na dwa odcinki, ale w sumie to mi się nie spodobało i nie wyszło nigdy. I postanowiłem zrobić drugie podejście. Skończyliśmy serię Zagwy Epic Adventure, czyli seria, w której występowałem tylko ja, lub wyjątkowo wystąpił też Piórze. Już w takiej serii, stricte dla jednej osoby, że jestem, wiadomo, ja, bez Pauliny czy coś, nie miałem, to pomyślałem, że może wrócę do pomysłu z Minecraftem, tak? I oto on, Minecraft. No to stwórzmy nowy świat, tak? Ja Minecrafta w miarę się dobrze znam, myślę, naprawdę, więc nie będę żadnych problemów i zdziwień. Ale jak bym chciał nazwać świat? Myślę, że ten świat będzie się nazywał tak samo, jak chciałem go nazwać przed, nie wiem, pół roku temu. Czyli coś tak standardowo, bo co myślicie o Minecrafcie? Macie na myśl Minecraft, to myślicie raczej o tych wszystkich, te wszystkie razy, kiedy wam Creeper rozsadził domek, kiedy Creeper was, no, zamordował, wpaliście do lawy, straciliście wszystkie itemy, spadliście do kresu, wszystko tracicie. Ja mam przed oczami właśnie to wszystko, kiedy myślę o Minecrafcie, więc to chyba będzie najlepsza nazwa. Miejmy nadzieję, że taka nie będzie, ta? Normalny? Nie będzie żadnego łatwego, będzie normalny, ma być normalnie. Polecenia wyłącz oczywiście, nie chcemy poleceń. Świat, tak? Jak byśmy chcieli, ziarno. Dzisiejsza data oczywiście. 05, 03 odcinek oczywiście wyjdzie troszeczkę później, nie wiem czy nie wyjdzie nad za miesiąc, ale jak na razie to wygląda to w taki sposób, ta? Skrzynia bonusowa musi być, bo warto. Koniec. Okej, zasady gry. Generalnie ja jestem graczem, który nie lubi w grach czegoś takiego, że coś mam i to tracę, bo wtedy nie chcę grać. Ja wtedy mam takie, dobra, nie gram w to. Nie obchodzi mnie ta gra, ja po prostu już w to nie chcę grać. I ja po prostu, Boże, jestem noobem. Nie wiem, nazwijcie mnie frajerem, ale ja po prostu nie potrafię grać w momencie, kiedy coś wszystko stracę. Mi się chce płakać naprawdę w takim momencie, więc ja sobie ustawię zachowywanie ekwipunku po śmierci, bo nie chcę, żeby się ta seria skończyła po trzech odcinkach z płaczem. Więc stwórzmy nasz świat rozpaczy, który miejmy nadzieję, że się nie będzie tak kończył, czyli tym właśnie płaczem. O, 0%. Ale zanim się to załaduje, to was zaproszę na mój drugi kanał, gdzie nagrywam stricte o Transformice, na kanał Pauliny i na nasz wspólny serwer Discord, który jest oczywiście w opisie. Tam jesteście stale informowani o nowościach. Jest naprawdę fajnie, możecie z nami popisać. Jeżeli wam się seria spodoba i chcecie jej więcej, to oczywiście napiszcie w komentarzach, zostawcie ocenę i subskrypcję, tak? To będę wiedział na pewno, czy chcecie więcej. Bo statystycznie będzie wyskakiwało, że z tego odcinka więcej was przybyło. Okej, okay, małe lagi to stricte dlatego, bo jestem na Optifine, tego nie wspomniałem. Seria będzie na Optifine, bo nie potrafię grać Minecrafta bez Optifine'a. Za bardzo się przyzwyczaiłem. I mój skin, słuchajcie, to jestem ja! To jest mój absolutny skin. Dosłownie ja, nie? Więc ekstra. Sam sobie go zaprojektowałem, poza tym. Znaczy szczur, to wiadomo, to tam wpisałem jakiś szczur. I z tego po prostu bardziej utrakceniłem jakby pod siebie. Mam swój nożyk. Jeżeli nie wiecie, skąd się wzięła moja postać, to ja wam mogę powiedzieć tyle, że wow! Dobrze, jest wilk, ja go chcę. Ja z nagrywaniem zacząłem od mojego drugiego kanału, tak? I zacząłem nagrywać 5 lat temu o Transformice. I do tej pory czasem się zdarzy nagrać i to właśnie ta myszka to jest właśnie ta postać, jaką się tam biega. Jakby ktoś nie wiedział, to skąd się wziął właśnie mój profil myszy przebranej w jakieś gówno. Dobra, o! Nie chcę od razu jakoś tracić mega HP, bo wiadomo, to będzie powodowało głód, więc na razie pozbierajmy sobie takie basicowe rzeczy. Że w miarę było fajnie. Świat się będzie świecił jak psu jajca, bo takie shadery, no nie wiem nawet jak to wyłączyć szczerze za bardzo. Ale no trudno, trochę mam lagi, więc czekajcie. Okej, sobie wziąłem i po prostu... Chwila, co? Czemu mam 50 FPS? To niech wróci, to może to był problem. 24 i... O, od razu lepiej, czemu miałem limit FPS-ów? Czemu to w ogóle ma prawo istnieć? Dobra, zajmiemy się ważnymi rzeczami, takimi jak zbieranie grzybów. Grzybobranie na przykład jest bardzo ważnym elementem gry Minecraft. No i słuchajcie, co ja chcę zrobić w tej grze? Co ja chcę zrobić w tej serii? Chcę zrobić domek. Kurwa, godzinę założyć. Nie, żartuję oczywiście, ale ta seria będzie długa. To ja się będę powoli rozwijał, bo ja nie chcę, żeby to po prostu, wiecie, był jakiś speedrun, że o, diamenty i od razu w ogóle, nie diamenty. Żelazna zbroja i już lecę na tego, na smoka z łóżkami, nie? I koniec serii. Ja chcę, żeby ta seria trwała długo, żeby była żmudna, przyjemna, fajna i bardzo nostalgiczna. Na tym mi zależy. Czym było dużo takich wspomnień, żeby
ta seria z Minecrafta została na długo w wspomnieniach moich, może i waszych. Tylko... beznadziejny spawn. Teraz sobie zdaję sprawę, jak bardzo beznadziejny. Czekajcie, gdzie jest moja skrzynia z bonusami? Tak, z bonusem. Oczywiście nie o to, bo który... możecie pomyśleć. To nie tam, czekajcie, czekajcie. Gdzie jest moja skrzynia? Gdzie jest moje DLC? Halo? Gdzie jest spawn? Mięso! Darmowe! Wow, ile darmochy już mam na łóżko. Epicko. Czekajcie, F3. Zazwyczaj spawn jest na... na 0-0. Ej, czemu na F3 laguje gra? Nie mam pojęcia. Chyba zawsze da, jest wszystko zawsze. Okej, widzę, tak? Przepiękna woda. Bardzo mi się podoba. Ale ciekawy biom, nie? Ja nie wiem, czy chcę tu zamieszkać. Raczej wolałbym jakiś normalny biom. Dalej laguje. Dobra, po prostu zejdźmy sobie na 17 chunków i będzie już wszystko super. Yo, jak masło. Dobra, jak elegancko, nie? Jak masło. Nie wiem, takie porównanie. Weźmy sobie skrzyneczkę. No i super, nie trzeba robić drewnianej. Drewnianej kilof. Tak. Tylko od razu się ma kamienną. No to właśnie na tym mi zależało. Dobra, wyjdziemy sobie, wypłyniemy z tej wody, bo chcę sobie skrzynkę... o, w cywilizowany sposób wydobyć. Jakaś skinia podwodna, ale to chyba mi się wydaje nie ten moment, żeby schodzić z takich rzeczy. Jak na razie zajmijmy się podstawami, czyli domek. Na przykład domek. O. Mam problem, odpija mi się klawiatura. A ja sobie muszę nową klawiaturę kupić, bo mi nie funkcjonuje ta, która... halo! Bo się zdenerwuję! Ta, którą mam teraz. Bez przesady. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie walczę z Witherem, czy nie wiem, z zombiakiem i nagle idę przed siebie, bo mi się spieprzy klawiatura. Idę, no zjedz mnie, nie? Mówię do niego, słuchaj, zjedz. Mi mordę. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To wygląda na coś zimnego. Nie lubię zimy, słuchajcie. Ja tak od siebie, nie? Subiektywnie uważam, moim subiektywnym zdaniu, że zima to syf. Wszędzie błoto, wszystko mokre, ciapa. Autem się jeździ, to niebezpiecznie się jeździ, wiadomo. Wszystko zwolniej, wszędzie korki. Weźcie mieć zimą, naprawdę, nie lubię zimy. Zabiję sobie krowę, bo trzeba jeść w tej grze. Nieodłączny element gry. Uuu, dynia, dobra, wiecie co, ja myślę, że... placki dyniowe są w Minecrafcie mega OP. Może się ze mną nie zgadzać, ale ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre pożywienie minecraftowe. Znaczy wiadomo, każdy tam raczej je jakąś tam wieprzowinę, czy inne tam mięso, czy na przykład z krowy. Ale uważam, że placki z dyń są naprawdę super, nie? No nie wiem, nie jadłem w prawdziwym życiu, ale w Minecrafcie na pewno są super. Dobra, pójdźmy sobie w takim bądź razie w inną stronę, bo tam mi się nie podobał ten biom. Zresztą ten biom tutaj mi się nie podoba. Co to, co mi się trafiło za syf? Trafiło za syf, trafił mi się, nie? No i generalnie nie wiem, czy to potrzebne, że wam podałem mój seed, bo teraz będziecie mnie trollować w pieprzonych komentarzach, nie? Znaczy, no tam piszcie, ja te seedy przecież zapamiętam, są za długie, żeby nagle pomyśleć, żeby tam wejść, no nie będę wchodził. Ale jak będzie taka sytuacja, że ktoś mi powie, że pod mieszkaniem mam nagle diamenty, to się zasłyszę. I specjalnie tam nie pójdę. Ocean! Spadamy stąd. Nie chcę być tu. Leciłby sobie do dupy, słuchajcie. Tortle! Nie mam nożyczek, no to was nie rozmnożę, ale bardzo bym chciał. Tortle to jeden z moich ulubionych zwierząt w Minecrafcie. Zaraz za pandami i świniami, bo świnie też są super. Dobra, robimy sobie stąd, że tak powiem, nara i lecimy do dupy. No bo nie wiem, gdzie idziemy. Tak właściwie coś odejdziemy, może ciekawego, może mniej. W ogóle, kiedyś był crafting łódki, żeby była tutaj łopatka, wiadomo. Uważam, że to było super, bo patrzcie. Patrzcie, jak ten itemek wygląda, no ma łopatki, ma. Czemu to usunęli? Tu uważasz, że to był genialny pomysł? Nie rozumiem. Taki fajny pomysł to był. To usunęli. Wiesz, w dodatku ta łopata miała jakieś fajne takie swoje zastosowanie, no bo kto używa drewnianej łopaty w Minecrafcie? To bije z taką samą prędkością jak rączka, nie? Zatem, po co drewniana? Weź se zrób z kamienia. A propos kamienia, to nawet innego nie wykopałem. Nie wiem, w tej serii chyba nie będziemy się brali za achievementy, bo postępy. Bo troszeczkę ich jest, no akurat. Są niektóre takie idiotyczne, naprawdę bardzo głupie, że są wiarygodne, jak na przykład... co było takie idiotyczne, że nie wiem... o, zabij dwa fantomy są... fantomy strzałą przeszywającą. No i co to za osiągnięcie? To jest jakieś raczej wyzwanie, to nie jest osiągnięcie, to jest wyzwanie. A to różnica. No, więc takie sobie, wiecie...
Osiągnięcie to jest to, kiedy powiedzmy zdobędziesz pierwsze żelazo. Pokonasz smoka, to już w ogóle nie. Nie wiem, wejdziesz do Netheru, to są osiągnięcia. Ale jak zrobisz coś na wzór, nie wiem, zeskocz ze samej góry na sam dół i przeżyj, to jest wyzwanie. No nie jest osiągnięcie, ale no dobra. Takie moje subiektywne uważanie. Trochę mi zepsuli grę tymi osiągnięciami, wyzwaniami. Bo naprawdę bardzo uwielbiałem Minecraft osiągnięcia, nie? Kiedyś, jak jeszcze było tylko jedna, tylko tyle, postępy i to było wszystko tutaj, wiecie. Nie było jakichś tam większych tych rozłączeń. Ale to oceana zaprowadzi gdzieś, nie wiadomo gdzie. I jak zginiemy, to będziemy od razu szukać, więc ja od razu zrobię sobie łóżko i od razu checkpoint, nie? Bo musimy mieć ten punkt odrodzenia tam, gdzie będziemy. Okej, okay. To jest coś interesującego. O! I coś mega dużego. I będą tortle, słuchajcie, tortle będą. Dobra, zamieszkamy sobie na tej wyspie, bo wygląda jakby była tak samo jak ja. Nie chcę mówić brzydko, powiem, popieprzona, bo staram się cię przeklinać. To jest tajga! O, jeden z fajniejszych biomów. Tam może będzie ten, gliniany, tak, biom. Dobra, czekajcie, ja pójdę sobie, zrobię przerwę, bo jąkam się, idę się napić wody i zaraz wracam. Na tego nie odczujecie. Okej, okay, no to wróciłem. Moja łódka, wezmę sobie łódkę. Dobra. Przepraszam, nie chciałem. To było niechcący, słuchajcie, to było naprawdę niechcący. Ale co ja poradzę? Mam taką swoją wewnętrzną bestię, której się nie da powstrzymać. Okej, okay, to było sus. Wejdźmy sobie do tajgi. Jestem ciekawy, co tam będzie. Generalnie nie wiem, czy wiecie, ale Minecraft jest... Nie wiecie tego, chyba nigdy nie mówiłem. Jedną z moich ulubionych gier, ale takich absolutnych, nie? Wiadomo, na pierwszym miejscu zawsze będzie dla mnie Terraria, bo to wiadomo, Terraria będzie dla mnie zawsze. Miałem trochę za nisko mikrofon, przepraszam. Teraz, o, jest wysoko. Gdzie on jest? Słyszałem zombiaka, on jest tam, na bak on jest tam. Idziemy do ciebie, zombiak. O, moja działająca klawiatura właśnie dodała odgłos, że funkcjonuje jak powinno. O! O, przepraszam, takie problemy techniczne na pierwszym odcinku to trochę nie wypada. No ale no, słyszycie, jak to bywa. Okej, robiłem sobie lepianę, bo pierwszą noc trzeba jakoś przetrwać. Może przy okazji... O, achievement i craftingi. Przy okazji może jaskinie znajdziemy, nie? X-ray! Był przez chwilę X-ray. Ty, ja naprawdę nie wiedziałem o tym. Dobra, spoko. Siekierą, bo na więcej bije. Zostaw mnie. Świetnie. Wiecie co, ja mam w grach taki problem, że trochę jestem z archaiłem. Ale w Minecraftcie nie będę się bał, będę odbiegał odważnym człowiekiem. Tym bardziej, że wiecie, nie stracę moich itemów, nie? Węgiel, ja go chcę, bo wiecie... Problem jest z widocznością, nie? Ewidentny. A jedna pochodnia zmieni wszystko. O dziwo pochodnie, światło pochodni w ręce, działa nawet pod wodą. Ja wam to nawet zaprezentuję. Jakie to jest kuźwa głupie, nie? O, mam idealnie. O, no to 4. No i Z. Perfekcyjnie. Patrzcie, jakie to jest abstrakcyjne w sumie ta i absurdalne. Świetna gra. Dobra, tam nie będziemy płynąć, bo to tak jakbyśmy sobie popłynęli do Łona Abrahama, wiadomo. Na pastwę losu, śmierci. I pokładajemy sobie w miarę w ekwipunku. Bo ja tutaj chcę mieć ładnie, tak żeby wszystko było na swoim miejscu, żebym nie szukał itemów. Ładna jaskinia, bardzo mi się podoba, ale pójdę sobie. Mam pomysł, zróbmy sobie miecz. Bo odgłos pełzającego gdzieś w tle stworzenia... powoduje mnie dreszcz. Niefajny dreszcz. A, i jeszcze, jak ja bym widział w tej serii jakby odcinki pod względem czasu, ile by trwały? Ja myślę, że wystarczyłyby takie, nie wiem, 30 minut odcinka, dajcie znać, czy byście woleli dłuższe czy krótsze, 40-minutowe, bo raczej to by wyglądało takie, nie wiem, 24 minuty, 30 maksymalnie, a tak to 40-45, to byłoby takie dłuższe, nie? Dajcie znać, jakbyście wy to widzieli, nie zabij mnie! Dobra, przeczekajmy sobie, bo ja naprawdę nie chcę umrzeć. Mamy oczko, słuchajcie, pajączka. Oko mu wydubałem. Dosyć brutalna jest ta gra, by na to spojrzeć, nie? Miedź. Dobra, weźmiemy sobie miedź. Może się, wiecie, na co sprzedać? Na archeologię. Będziemy piasek sobie odpiaskowywać. Tak, uznajmy takim sformułowaniem. Naprawdę, ja bardzo ciebie nie chcę, kolego.
Musisz odejść. Ty odejdź jak na razie. Potem i tak będę ciebie szukał, ale to już kiedyś tam. Dobra. Nie potrzebuję was. Zróbmy sobie piec. Bez pieca trochę ciężko mi się wydaje. Bo to będzie dosyć takie, wiecie, głodowanie. Co my tutaj mamy? Wow, skrzynka. Znaczy łódź ze skrzynką jest dosyć fajnym przedmiotem. Zapomniałem, że takie coś w ogóle istnieje. Dobra, to ja to zrobię tak, że dam tu mięso i zaraz do niego wrócę, tylko muszę wykopać więcej węgla. Tam więcej węgla widziałem. O nie, już nie mogę sprintować. To już jest trochę głodowanie. Dobra, zrobię to tak. Nie mogę tak zrobić. Dobra, myślałem, że dam jeszcze radę. Wiem, jak to zrobię, tylko to muszę się streszczać. Szybko kop! Okej. Przeżyłem to. Szybko, 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 szybko. Tutaj i jedną kratkę wyżej potem. Szybko! Dobra. I siup. Ostatnia kratka. Ja tam sobie nie wpłynę. Bo ja nie mam sprintu. Nice. Dobra, to jeszcze raz. Chłopsa. Do dupy. O! Pięknie. Wiecie co? Ja może sobie tutaj wezmę. O! Jest na odcinku. Bardzo pięknie jest na odcinku. Koordynaty zapisane. Więc teraz można ryzykować. Świetnie. Trzy serca. O, i o to mi chodziło właśnie. Fajnie. Tylko jeszcze trochę. Jeszcze jeden blok. No i super. I teraz możesz sobie kopać jak cywilizowany człowiek. Siup. Węgiel. Tego właśnie mi trzeba. Nigdy się węgla nie chce kopać, bo zawsze go jest dużo. Długo się to kopie. I zawsze ma, nie wiem, jakoś tak w głowie, że się tego nie potrzebuje, bo to niby taka ruda, która się zawsze unika, nie wiem, jakoś tak widzisz i nie kopiesz, no. Takie podejście. Co najmniej u mnie jest i o większości osób, które znam i z którymi grałem. A jeżeli byście chcieli, żeby na tej serii ktoś wystąpił, Paulina czy coś, to zawsze mogę zmienić podejście, możemy zawsze nagrywać, wiadomo, z kimś. To wiadoma rzecz, nie? Więc dajcie, napiszcie w komentarzach, jeżeli byście tak woleli. A ja idę zjeść sobie może coś innego niż chleb. No, w zasadzie to tak. Chleb na razie zostawię. Upiekę mięso, bo wiecie. Musi być biało, tak? Chociaż dobra, zjem ten chleb, bo będzie nam mięso zajmował. A nie jest jakieś niesamowite pożywienie. Dobra, wykopmy sobie to. I wyjdźmy trochę na zewnątrz. Rozejrzyjmy się, co my tutaj mamy. Mamy tutaj, słuchajcie, żelazo. No to wykopiemy sobie je na pewno jeszcze w tym odcinku. I na tym chyba zakończymy. Taki początkowy odcinek krócił. Yo! Okej, to będzie niezła przygoda. Tutaj chcę zamieszkać na pewno, bo zwariowane to miejsce tak jak mój łeb. Ta, dobra, ile odcinek trwa? 21 minut. Wow, no to troszkę już nagraliśmy. Nic żeśmy nie zrobili, no to już zrobił. Ruszyłem się z miejsca, nie? Kamień wykopałem, mamy coś, jakieś ognięcie. Ja się pytam o postęp, ja mam tutaj napisane, no co? Stwórz lepszy tam kilof. No to mam kamienny kilof. Ekstra. Dobra, więc pójdziemy tam gdzieś dalej i zakończę ten odcinek na razie. Ten pierwszy odcinek będzie taki krótszy. Następne odcinki będą raczej trochę już dłuższe, ale ten pierwszy, żeby był taki... Taki wiecie... Dobra, nie, tutaj kończymy ten odcinek. Bo... Mam mało życia. Dlaczego ja nie zjem mięsa? Okej, okay, już wiecie co, zdobyłem trochę na odwadze. Okej, okay, ich tam jest 20. Pomyliłem się o to 0 na końcu. No, niech będzie, ale i tak im ucieknę, bo... What the fuck, dobra. Czemu tych mobów jest tak dużo? No i no, ja rozumiem, że to jest poziom normalny, ale... To nie jest normalne. Co jeszcze? Bo to jest takie dłuższe, dobra. Nie chcę umierać. Super.
Wyrwa. To w tej wyrwie sobie zakończymy. Pokopię sobie trochę węglem. W następnym odcinku będziemy na pewno siedzieli w jaskini i może zbudujemy sobie jakąś lepiankę z gówna. A jak na razie to ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z Minecraft. Świecie rozpacz. To wiecie, z kontekstu już się robi trochę przykro. Tam jest woda, nie idziemy tam. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać... O, mój pysk. Dajcie znać, co uważacie o tej serii. No i cześć, nie? I o moim beznadziejnym skidzie. Nie, no nie jest taki zły. Dostawcie oczywiście jakąś ocenę, jeżeli chcecie więcej. Patrzcie, co mi się do mordy przylepiło. Super, że zrobił tego skina. Subskrypcje. No i zostawcie komentarz. No i widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć, no i pa, pa. Papa? Dobra, nie, papa, naprawdę.